Elo, siemano, załoga Polish Gandia Farmer. Update z działeczki. Chyba ostatni update robiłem dla Was niecałe 2 tygodnie temu. W deszczowych warunkach. Dzisiaj akurat deszczyk padał, jak tutaj zresztą widzicie u sąsiadki. W sumie tej sąsiadki już nie ma, bo jakieś może tydzień temu coś jej tutaj nie szło, nie chciało to wszystko rosnąć. Przyjechała, wykopała, pojechała. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda u farmera. Wszystko rośnie. Nie będę narzekał. Nie ma dobrej temperatury, bo jest, kurczę, powiem Wam, takie zimno i naprawdę cały kwiecień, cały maj i teraz prawie połowa czerwca. No, długie spodnie i bluza, dosłownie. Ale jest ok, jakoś wszystko, nie ma mrozów, to jest najważniejsze, troszkę wieje. Spójrzmy, co tutaj mamy. Papryczki. Ostatnio nawet dosadziłem troszkę więcej papryczek w doniczkach. To są słodkie papryczki. I kurczę, rosną bardzo ładnie. Pomidorki, tutaj jest mięta mojej żony. Zasadziła sobie, chyba przyłożyła się do jednej rzeczy na tej działce, zasadziła miętę. Ale nie będę narzekał, bo pomaga mi tutaj ogarnąć sprawę. Wydziera chwaściki oraz walczy z wilkami na pomidorach. Pomidorki bardzo dobrze sobie radzą. Tak jak teraz Wam pokażę, woda zalane. Robią się owoce na pomidorach. To mnie bardzo cieszy, bo przez dłuższy czas nie widziałem tego wszystkiego. Kwiatki się zawiązywały, a teraz widzę, że zaczynają zawiązywać się pomidorki. Także jest dobrze. Wczoraj wszystko dostało troszkę nawozu. Nawóz dałem taki w granulkach. Podsypałem pod każdą roślinkę. Będę miał spokój na jakieś może 3 tygodnie. Nie wiem, czy Wam pokazywałem ostatnio, ale zasadziłem tak samo pomidory w doniczkach materiałowych, 7-galonowych, które sobie też, kurczę, nie najgorzej radzą. Wszystko idzie jak szalone. Mam jeszcze 4 właśnie doniczki, takie materiałowe, 7-galonowe, które przeznaczę na papryczki, ale to może jeszcze troszkę poczekam, aż sobie podrosną. Papryczki też mi bardzo, bardzo wolno rosną. Teraz zauważyłem, że zaczynają się pojawiać kwiaty, także wszystko idzie w dobrą stronę. Ogóreczki. Tam był pierwszy rządek ogóreczków. Tutaj jest drugi. Dosadziłem tak już na ciasno, bo no nie ma miejsca. Jak człowiek, kurde, nie ma miejsca, to nie ma gdzie wariować, ale wszystko ruszyło jak szalone. To są polskie ogórki. Tutaj był dla odświeżenia, powiem Wam, że Dar, Śremski, Julian oraz tam jeszcze jakiś. I co? I słoneczniki, które tutaj rosną naprawdę jak szalone. I tu jest ciekawa taka sprawa, bo tutaj zaraz jest budynek i słońce czasem ten budynek zasłania. Tak jak spojrzymy z tej strony, są bardzo malutkie po kolana te słoneczniki. Tutaj jest najmniej słońca. Ten ma bardzo, bardzo mało i to widać, on jest nawet mniej jak kolana i poruszając się w tą stronę, wszystko rośnie, a poruszając się w stronę tamtego kornerka, to już sami widzicie, jak to wszystko wygląda, jakie, kurwa, piękne, potężne słoneczniki wyrosły. No, kurwa, coś pięknego, coś pięknego, błoto jest, wszystko się podlało i tutaj wszystko, idąc z powrotem, wszystko maleje i tutaj już jakieś kurduple. Także jest to, co jest, nie będę narzekał. Tutaj tak samo, ten malutki, ten jakiś malutki. Wszystko jest jeden rodzaj, mamut. Przygotowałem sobie ostatnio do mocowania linek, żebym zaczął wiązać wszystko, bo jak zaczną się wiatry mocne, jak to wszystko podrośnie, to będzie to łatwo złamać. Także jestem już gotowy na wszystko. Także to wszystko. Pozdrawiam, farmer z działki. Czekajcie na kolejny update. Pozdrówki. Elo.